Cześć, dzień dobry, serwus, witam was z tej strony Abletr, a to jest taki trochę filmik organizacyjny, bym powiedział. Po pierwsze, słuchajcie, jak zakładałem ten kanał, no to może i myślałem, że wiecie, dwa dni się prowadzi kanał, już się ma 1000 subskrypcji, później to idzie tak strasznie szybko i w ogóle YouTube to jest przepis na sukces od razu z marszu, jak się ma ciekawy pomysł. No tak nie było, bo ja nie licząc swoich tam wcześniejszych jakichś licealnych przygód z YouTube'em, to ten kanał zacząłem prowadzić w kwietniu 2017 roku i dopiero po 21 miesiącach, czyli 5 stycznia 2019, wybiło mi 1000 subów, co było dla mnie w ogóle niesamowitym osiągnięciem, zwłaszcza patrząc na to, no jak dużo pracy w to wkładałem, w sensie jak dużo materiałów robiłem i gdzieś tam też myślę, że trochę serca w to włożyłem przez ten cały czas. No i właśnie 5 stycznia był ten wielki dzień, który zapamiętam na zawsze. 1000 subów, ale jak wiecie, dzisiaj mamy już kwiecień, a jest nas już 2500, czyli w 3 miesiące, na dobrą sprawę, no po... zrobiliśmy 150% normy, a tego się nie spodziewałem zupełnie. W sensie jestem niesamowicie wam wdzięczny, bardzo wam dziękuję i bardzo się cieszę, że podobają wam się te materiały, które tworzę i że no coś was tutaj zatrzymuje na tym kanale. Naprawdę wielkie dzięki. Stworzyła nas się już dość duża społeczność, którą też chciałbym jakoś wykorzystać, w sensie takim chciałbym, żebyśmy potworzyli sobie jakieś relacje między sobą. W związku z czym no, tworzę ten filmik dzisiaj, żeby was poinformować, co się będzie działo. Ale po kolei. Z racji tego, że jest nas już trochę, to ja chcę też, żeby te materiały były coraz lepsze, żebym mógł korzystać z coraz lepszych materiałów, takich technicznych. Planuję na przykład kupić sobie softboxa tutaj do mojego lokalnego studia w mieszkaniu. Planuję sobie kupić kamerkę internetową, bo właśnie to powiem może później, ale będę myślał nad robieniem live streamów. Na czym one będą polegać, to za chwilę. Poza tym muszę sobie kupić też troszeczkę sprzętu do aparatu w związku z wakacyjnymi planowanymi wyprawami, o których za chwilę. I zakładam Patronite'a. To jest takie ogłoszenie, że jeśli ktoś z was by chciał wesprzeć moją działalność, nawet 2 złote to będzie dla mnie dużo, w sensie serio, jakby gdzieś tam te 2 złote, jak 10 osób mi wrzuci co miesiąc, to będę w stanie sobie za 3 miesiące kupić, nie wiem, baterię czy cokolwiek, nie? To jest zawsze fajna sprawa, a zwłaszcza, że studencki budżet no, jest dość mocno okrojony i prowadzenie tak rzeczy wymagającej no, technicznych spraw, ciągłego ulepszania sprzętu, mówię tutaj właśnie o prowadzeniu kanału na YouTubie, no jednak kosztuje trochę i nie ukrywam, że nie jestem sobie w stanie z obecnymi, że tak powiem, możliwościami finansowymi no, poradzić z tym, tak? Więc jeśli komuś się podoba to, co robię, to zapraszam do wspierania mnie na Patronite. Oczywiście w zależności od kwoty, tam są różne nagrody dla was przewidziane. Jak wejdziecie w link w opisie, bądź tu pewnie wam się teraz wyświetli, albo tutaj, to tam zobaczycie, co za jaką kwotę dostaniecie specjalnego ode mnie. Więc to jest takie ogłoszonko, prośba, jeśli ktoś chce, dobrowolnie można mnie wesprzeć i moją działalność YouTube'ową będę niesamowicie wdzięczny i na pewno się czymś odpłacę. W najbliższym czasie na pewno będzie się pojawiać językopedia. Mniej więcej jeden odcinek na miesiąc. Tak się będę starał, żeby to wyglądało. Nawet w wakacje, kiedy raczej średnio będę na miejscu, bo będę gdzieś tam na wyprawie jednej bądź kilku. Poza tym myślę, że jakieś językowe materiały motywacyjne, które wam się całkiem podobają, całkiem się cieszą dobrym rozgłosem, dobre oceny pod nimi są i z tego co wiem, odzywało się do mnie już kilka osób, że naprawdę pomagają wam te rzeczy, że ja mówię jakieś motywacyjne sprawy językowe, które dla mnie się mogą wydawać oczywiste, ale jak się okazuje, no wam często otwierają oczy, więc to będzie nadal, będzie językopedia i być może jakieś moje własne, prywatne jakby update'y językowe, w sensie co robię, żeby te języki swoje jakby podtrzymywać na tym poziomie, na którym mówię, jak się uczę nowych języków i jak to wszystko wygląda. I jak już jesteśmy w tym temacie języków,
No to tak, jak być może wiecie, jeśli ktoś mnie obserwuje na Instagramie, już teraz zapraszam, ale zaraz będzie jeszcze więcej ogłoszeń odnośnie Instagrama. Na Instagramie tam czasem wrzucam jakieś update'y, jakieś rzeczy, co tam, jak wygląda moja nauka języków i obecnie uczę się języka gruzińskiego. Trwa to mniej więcej od listopada. Jak wiecie, wcześniej mieszkałem w Gruzji, więc to było 6 miesięcy, kiedy ten gruziński, no miałem jakiś kontakt, ale na dobrą sprawę się go nie nauczyłem. W związku z czym stwierdziłem, że trzeba do tego wrócić i zacząłem gdzieś tak od października, listopada się uczyć na nowo, intensywnie. Ta intensywność nabrała tempa w styczniu, lutym. I teraz kończę już książkę, która była taką bazą dla mnie do nauki. I w momencie, kiedy skończę tę książkę i będę już się skupiał bardziej na słuchaniu języka, na oglądaniu jakichś tam talk show, czy filmików, czy czegokolwiek w języku gruzińskim, w sensie już totalnie imersję tak zwaną wejdę, to będę chciał się powoli oswajać z nowym językiem. W związku z czym na dniach, być może nawet dzisiaj, być może nawet od razu po tym filmiku, jeszcze nie wiem, na Instagramie zrobimy konkursik. Otóż mam 4 języki, których i tak kiedyś się chcę nauczyć, ale mam właśnie problem z wyborem, który najpierw. W związku z czym chciałbym Was poprosić o pomoc w tym. Wejdźcie na Instagrama, tam też będzie link na dole. Po prostu wpisujecie abletr w Instagramie i to jestem ja. I tam w stories wrzucę taką ankietę. To znaczy będą 2 ankiety na początek, ponieważ są to 4 języki. Tak, jest hiszpański i portugalski, jest niemiecki i norweski. Jak widzicie, one są 2 jakby z różnych rodzin, jakby dwie rodziny i po 2 języki z każdej grupy językowej. W związku z czym robimy najpierw półfinały. Ja tam Wam opiszę, który język i dlaczego, żeby tego filmu nie przedłużać. I będziecie mogli wybrać albo na zasadzie własnych preferencji, co byście chcieli jakby z mojej strony usłyszeć, tak, w przyszłości, w jakim języku byście chcieli, żebym mówił, bądź na podstawie tego, jak ja uzasadniam swój wybór, w sensie dlaczego jestem zainteresowany nauką tego języka. Później, jak już minie 24 godziny, wyłonimy finalistów i następnego dnia prawdopodobnie będzie finał tego konkursu. No i kiedy zacznę się uczyć do tego nowego języka? Prawdopodobnie w okolicach końca kwietnia, w okolicach swoich urodzin, które mam 24 kwietnia. Mniej więcej wtedy, myślę, skończę już tą książkę do gruzińskiego i będę mógł się wziąć powoli za coś nowego. Ewentualnie gdzieś tam maj. W każdym razie na pewno chcę to zacząć przed wakacjami, solidnie. I być może w wakacje mi się ten język przyda, kto wie. A propos wakacji, temat, który musi tutaj paść, czyli plany wyjazdowe, bo ten kanał jest jakby głównie osadzony na podróżach, jakby to początki tego kanału to były podróże, w związku z czym na pewno coś planuję, prawda? Z rzeczy, które już mam ogarnięte, na pewno jadę pod koniec maja na Polyglot Gathering, to jest takie spotkanie, zebranie poliglotów. Jest to 5 dni konferencji na temat językowych, konferencji takich świrów jak ja, językowych, poliglotów i tam będę przez 5 dni. Myślę, że spotkam się na pewno z wieloma fantastycznymi ludźmi. Już jestem tam z kilkoma wstępnie umówiony, być może uda nam się zrobić jakieś wywiady bądź wspólne filmiki. No i też może pokażę Wam Bratysławę, bo to będzie w Bratysławie, nie wiem czy wspomniałem. I być może jakieś inne miejsca. Zobaczymy jeszcze takie plany, wiecie, tam się klarują, może mi się uda pojechać gdzieś wcześniej, przed tym eventem albo po. W każdym razie to będzie taka moja, no to jest taki mój teraz, takie moje oczko w głowie, że po prostu to Polyglot Gathering to musi być super wyjazd, na którym dużo się nauczę, poznam dużo wspaniałych ludzi, którzy pewnie w przyszłości będą mi bardzo pomocni i być może staną się moimi przyjaciółmi gdzieś tam w tej branży poliglotkiej, nazwijmy to, chciałbym się dalej rozwijać, więc Polyglot Gathering na pewno jest pod koniec maja. Poza tym, jak wiecie, zbliża się majówka, to trochę wcześniej, przy czym majówki jeszcze nie mam zupełnie zaplanowanej, bo nie wiem, jak będę finansowo w stanie gdziekolwiek pojechać. Plan jest taki, żeby zobaczyć kawałek Ukrainy i do tego Mołdawia i Naddniestrze.
Majówka w tym roku, z tego co wiem, jest dość długa, z tego co wstępnie patrzyłem w kalendarz, w związku z czym myślę, że uda mi się pojechać i nagrać nawet kilka materiałów, tam może ze cztery filmiki z tego powstaną. No w każdym razie zobaczymy, na razie nic nie obiecuję, ale takie są plany i mam nadzieję, że mi się wszystko w tym kierunku uda. Na wakacje, bo to jest chyba najważniejsze, mam już trochę rzeczy, że tak powiem, tu i ówdzie zaplanowanych. Jadę sobie na jeden bądź drugi festiwal, o których może wkrótce, ale również z takich kanałowych rzeczy, to chciałbym w tym roku zrobić serię o Portugalii. Tak jak w zeszłym roku była Białoruś, która moim zdaniem była zrobiona bardzo fajnie, chwaląc się oczywiście, to w tym roku chciałbym się skupić na Portugalii, pojechać tam i zrobić taką obszerną relację, gdzieś tam może z 10 filmów na temat różnych miejsc w Portugalii. To jest rzecz, na której się teraz skupiam. Obecnie jestem na etapie poszukiwania sponsorów, zarówno jakby lokalnych tam w Portugalii, jak i tutaj w Polsce. Więc jeśli na przykład ktoś z Was ma jakąś firmę, bądź jakieś stowarzyszenie, coś, chciałby mnie wesprzeć, chciałby się pojawić, czy to gdzieś tam, nie wiem, w intro, czy na napisach końcowych filmów z danej wyprawy, proszę się ze mną kontaktować na maila podanego też gdzieś tam w opisie. A jeśli jesteście osobami prywatnymi, nie macie firmy, którą byście chcieli pokazać, ale jako osoba prywatna chcielibyście mnie wesprzeć, no to tak jak mówiłem, Patronite, tam też będzie suma, od której będziecie mogli jakby wystąpić jako sponsor jakiejś tam wyprawy mojej. Poza tym w tym roku, nie wiem czy wiecie, nagram o tym pewnie większy filmik, ale w tym roku na Białorusi odbywają się Igrzyska Europejskie. Co to jest, no to kiedy indziej. W każdym razie w związku z tym, jeśli się ma bilety na jakieś zawody Igrzysk Europejskich, można na Białoruś wjechać na 30 dni, dokładnie w okresie od 10 czerwca do 10 lipca. Ja pewnie 10 czerwca będę jeszcze w trakcie sesji, ale myślę, że już koło 20, no już prawdopodobnie będę wolny, w związku z czym planuję też pojechać na Białoruś i zobaczyć coś więcej. Być może pojadę samochodem, jeszcze nie wiem, i wtedy pokażę Wam rzeczy mniej dostępne niż tylko te, które były w zeszłym roku, czyli te, gdzie mogłem dojechać bądź to autostopem, bądź pociągiem głównie, bądź jakimś tam autobusami międzymiastowymi, więc Białoruś też by była fajnie, jakby gdzieś tam wskoczyła w tym roku. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, więc podsumowując, dzięki wielkie za to, że jesteście, 2500, wow, niesamowita liczba, mam nadzieję, że do wakacji uda nam się dobić może do 3-4 tysięcy. Przesyłajcie znajomym, róbcie tam rzeczy. Patronite, jeśli ktoś by chciał mnie wesprzeć, śmiało zapraszam. Poza tym Instagram wbijajcie teraz. Wrzucamy tam językowe plany moje. Zobaczymy, który język pomożecie mi wybrać do nauki na najbliższe kilka miesięcy. Poza tym plany na wakacje. Trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało. Trzymajcie kciuki, żebym pojechał, żeby mi się też udało zorganizować jakieś fajne atrakcje, które mógłbym nagrać i później Wam pokazać. No i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, który będzie, nie wiem jeszcze o czym, ale na pewno będzie za kilka dni albo za kilka tygodni. Także wszystkiego dobrego Wam życzę. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.